Dobra, więc cześć wszystkim jeszcze raz. Nazywam się Marek. Jestem współzałożycielem The Software House, firmy, która stoi też za uszanowankiem, pewno jak się domyśliście. Prezentację zrobiłem w takim stylu. To jest template chyba sprzed trzech lat, mi się wydaje, bo czterech. Nawet w taki był template kiedyś uszanowankowy, więc stwierdziłem, że OK to tak vintage trochę, trochę zrobię. Dobra, zachęcam też Was w ogóle wszystkich do tego, żebyście, jeżeli macie jakieś historie związane z, z uszanowankiem, może byliście offline, może byliście online, może, może macie też jakieś pytania albo, albo sami macie jakieś ciekawostki albo śmieszne momenty, które, które Wam się kojarzą, to, to, to piszcie na, na czacie. Ja bardzo chętnie tutaj przeczytam, jeżeli to jest możliwe. Ja właśnie zrzuciłam cukierniczkę. Ojeju. Dobra. Nie, właśnie no nie ma szuły, nie? I przed chwilą był, był, był Łukasz PVP, który też z nami bardzo dużo współpracował i ale widzę, że zniknął. Chyba, że ktoś ma do niego numer telefonu, to może zadzwonić, że, żeby się pojawił na sam koniec. Dobra. Więc ja zostałem mianowany tutaj po to, żeby, żeby zgasić światło na, na sam koniec i właśnie trochę wam poopowiadać, jak to wszystko wyglądało. E, więc przejdźmy. To już koniec. E, byliśmy tutaj z wami 8 lat, w sumie. Bardzo dużo prezentacji, bardzo dużo wykładowców, bardzo dużo zjedzonej pizzy i wypitego piwa jeszcze w offlineowych wersjach. E, Wszystkim wam też za to, za to bardzo dziękuję, bo to był wspaniały czas. No ale jakby to pytanie, które się pojawiło tutaj już kilka razy, jest jakby went, czemu właściwie jakby kończymy, nie? I ha, udało mi się zrobić szybki live i dlatego potrzebowałem jeszcze chwili, żeby dorzucić trzecie pytanie na czacie, które się pojawiło w ostatniej chwili, czyli pewno was najbardziej interesuje to jakby dlaczego właściwie kończymy? Tak jak tutaj już trochę zespojerował wcześniej Tomek, bo po tylu latach wydaje mi się, że ta formuła takich onlineowych webinarów trochę się po prostu już wyczerpuje. To jest już taka forma. Nie wiem, czy tutaj warto używać takiego popularnego teraz słowo tiktokizacja, czyli że jednak takie formy może trochę krótsze, trochę, trochę, trochę w innej. W innej formule są, są, są bardziej takie sexy. My też cały czas się rozglądamy za tym właśnie, jak, jaka formuła jest najbardziej ciekawsza dla, dla naszych widzów. No i tutaj widzimy, że jakby tendencja w tym momencie raczej jest, jest spadkowa zainteresowania takim długim online-owym webinarem. My cały czas. Próbujemy znaleźć jakieś, jakieś inne formy, może, może kiedyś też to powróci właśnie w jakichś innych, innych wydaniach. Zapraszamy, aha, MeetJS, byliśmy kiedyś na, na tym, ale MeetJS chyba jest offline'owy, nie? Wydaje mi się. Tak, więc, więc te offline'owe widać, że wracają do łask właśnie po pandemii. A, a te online nowe jednak trochę, trochę tracą zainteresowanie. W ich miejsce wchodzą właśnie podcasty, wchodzą różne nasze inne inicjatywy. Zapraszam na stronę TSH.io, tam jest taka, takie coś, co teraz się nazywa Content Hub. Wszystkie rzeczy są zebrane w jednym miejscu, różne nasze inicjatywy. Właśnie mamy też jakieś testy tam, mamy raporty State of Frontend. No i mamy taki słynny podcast Taby versus Pacie. Pewno nawet słyszeliście, bo to dosyć popularne. Zachęcam, zwłaszcza tam Adam i Andrzej y, robią super y, Super robotę, więc zachęcam do, do, prze, do przeglądania tych tych wszystkich kontentów, które tam robimy. Na razie już jest y, zawieszone. E, czekaj, no to? Dobra. E, powiem Wam może, jak to właśnie wyglądało od początku. Wyglądało to w taki sposób, że zaczęło się to w 2015 roku w Gliwicach, czyli tu, gdzie w tej chwili siedzimy, w naszym głównym biurze TSH. Przyjechał do nas klient ze Stanów na cały tydzień, bo on chciał się z nami tutaj właśnie tak spotkać w połowie projektu. To jest ten tutaj, jak można się domyśleć, taki grubszy pan w czapeczce. To jest właśnie nasz amerykański przyjaciel James. Który, który do nas wpadł i powiedział, że on by chciał się wybrać na jakiś taki meetup no my sobie tak pomyśleliśmy mówimy, kurczę, a my tu nie mamy żadnego meetupu e, no to może byśmy zrobili mu jakiś, nie? No, nasz klient, nasz pan, jak chce meetup to dostanie meetup więc szybko zwołaliśmy zaproszenia dla, dla ludzi, wymyśliliśmy tam tematy. James wtedy opowiadał o cybersecurity, co teraz właściwie mnie olśniło, że zrobiliśmy taką mistyczną pętlę, bo Monika właściwie skończyła na, na Cyberseku i od Cyberseku się zaczęło. Przyszło 46 osób. Mieliśmy taką salkę tak naprawdę w piwnicy tego biura, w którym się, się, się wtedy znajdowaliśmy. To było strasznie duszno i ogólnie to ta salka tak z 50 osób max, max wyciągała. Tutaj jestem ja na dowód, że to, czasami się tam, się tam pojawiałem też jako prowadzący. W tej salce też nie było internetu do końca, więc wszystkie prezentacje musiały być zawsze przypilnowane, żeby były Offline przygotowane. Zresztą jakby to jest dobra ra, ra, rada dla was, jeżeli będziecie kiedyś prezentować jak gdyby w, fizycznie, żeby jednak zakładać, że, że coś z internetem może później tak, bo kilka razy jakby poszło, ktoś myślał, że, że się tam połączy, a jednak się nie udało. Później przenieśliśmy się w 2017 roku do naszej kuchni dwa piętra wyżej. Bo ludzi po prostu było zbyt dużo, żeby się w tej piwnicy zmieścić. Tak wyglądała nasza kuchnia, właśnie w starym biurze. I tam przesiedliśmy jeszcze jakiś czas, ale tak naprawdę to my się już sami przestaliśmy mieścić w tym biurze. Pojawił się taki pomysł, żeby przenieść się do zupełnie nowego biura. My jako, że mamy rozmach, bo jesteśmy IT, to sobie czasnęliśmy taki malutki budyneczek. Tutaj kiedyś była siedziba poczty Pol polskiej. Więc dlatego. W niektórych materiałach możecie znaleźć albo jakieś referencje do, te, do tego, że ktoś mówi, że na poczcie. No, na poczcie to właściwie w tym, w tym budynku, do którego się przenieśliśmy i jak już planowaliśmy ten, ten rozkład sal w tym, w tym budynku, to już mieliśmy konkretnie na myśli to, że tam będzie uszanowanko zrobiliśmy taką specjalną antresolę, żeby były dwa piętra. Tutaj jest zdjęcie z remontu, tak to, będzie, tak to potem wyglądało w praktyce, kto był ten, ten wie. Część ludzi siedziała na górze, część ludzi siedziała na dole, a tutaj po prawej był, był rzutnik, który już było specjalnie skonstruowane po to. Za pierwszym razem mieliśmy trochę stresik, bo ta, ta antresola na górze, ona była obliczona na 50 osób a tam trochę dużo ludzi chciało wejść i, i dzwoniliśmy szybko do konstruktora, na ile te jakby obliczenia są jakby dokładne, ale wyszło, że spokojnie tam reaktor wytrzyma i w sumie jakby wytrzymał jeszcze nasze imprezy, gdzie, gdzie było jeszcze bardziej grubo, więc, więc tak wyglądały potem spotkania uszanowankowe już w nowej siedzibie. No i tak, etapy offline mają też to do siebie, że oprócz wykładów można też sobie coś zjeść, coś wypić i trochę się ponetworkować. Tam schodziło około 40 do 50 pizz na taki, na taki meetup. Organizacja tej pizzy to była zawsze masakra. Ona często była na mnie. To jest trochę tak jak z ustawianiem ciepłej wody pod prysznicem. Nie wiem czy wiecie, czy też tak macie, że jakby trochę w lewo i już jest za zimno, a trochę w prawo i już jest za gorąco. I tutaj było bardzo podobnie z wycelowaniem w to, żeby ta pizza rzeczywiście taka ciepła i pachnąca weszła dokładnie na sam koniec. Nie? Bo tego super ciężko to przewidzieć, bo po drodze są wykłady, pytania, przerwy a do tego jeszcze raz zamawialiśmy tą pizzę z dostawą to oczywiście dostawcy jakby kompletnie umywali ręce od tego na którą to będzie godzinę raz jechałem sam po tą pizzę to było jeszcze gorzej bo w ogóle zapomnieli że mieli zrobić tę pizzę więc tam po prostu było zawsze masakra z tym żeby zdążyć z tymi pizzami ale smaczne były e, powstał nawet taki wzór bo bardzo często się ludzie pytali bo uważali że to jest chyba taki Fajna liczba, ile, ile zostało zjedzonych pizz. I właśnie Patryk, którego pozdrawiam, jeżeli nas kiedyś słucha tutaj w przyszłości, już miał dosyć odpowiadania na pytanie, ile zostało zjedzonych pizz, więc wymyślił taki wzór, który odpowiada na pytanie, ile średnio zostało zjedzonych pizz po każdym etapie. Oprócz pizzy zawsze było też coś do picia. Wiecie co, no to, to po prostu my, my jeździliśmy za każdym razem przed uszanowankiem do sklepu, do supermarketu i była wysyłana delegacja z kartą kredytową i mieli za zadanie napełnić cały taki wózek na no, czymś dobrym. Więc w zależności od tego, kto akurat jechał, to sobie według tych preferencji różne rzeczy przywoził. No to jest akurat mój wspólnik Marcin. Który też jest jednym z inicjatorów y, Uszanowanka, y, właśnie z takim y, całym wózkiem. Ta min, mina kasierki bezcenna, zawsze były jakieś uwagi: O, co to za impreza się szykuje. Tak, potem to trzeba było jeszcze przewieźć, przenieść do biura, biuro logistyki. A, tak, tutaj widać ten, ten właśnie ekran, który był y, po, po drugiej stronie, tam w przerwach. Nie zawsze były prezentacje. Tu akurat udało mi się wyhaczyć je, jak sobie koledzy meczyk oglądają, chyba na jakichś mistrzostwach. No tak, No a potem nastąpił akt trzeci tej historii. Można zgadywać, w którym roku. Dla ułatwienia, mam tutaj taki rekwizyt, który pewno wszyscy pamiętacie kiedyś to się, po prostu człowiek się o to potknąć mógł, a ja tej maski dzisiaj godzinę szukałem, e, ale pewnie wszyscy, <laughs> wszyscy pamiętacie, jak to było i tak e, życie większości jakby deweloperów wyglądało w taki sposób, że się działo cały czas w domu. E, w związku z tym no, nasze meetupy offline'owe e, musiały też e, iść na e, kwarantannę. E, nie wyszliśmy od razu online, bo jednak e, Trochę to był czas taki, trochę za, zastanowienia się, ogarnięcia nowej rzeczywistości. E, więc dopiero w 2021 wróciliśmy z, z naszym online nowym etapem. E, I od tej e, chwili e, było kilku prowadzących, ale głównie prowadzącą była obecna tutaj dzisiaj z nami również Ania. E, tutaj, behind the scenes, tak wyglądał jej pierwszy setup e, do, do prowadzenia uszanowanka. Na 50, czyli na 50 odcinek. Jeżeli jesteście ciekawi, nie widzieliście, to, to możecie sobie zobaczyć u nas na stronie 50 odcinek był specjalny, bo stwierdziliśmy, tak, prelegentką też, też byłaś, tak. Ani. Stwierdziliśmy, że na 50 odcinek zrobimy coś sobie wyjątkowego. I zamówiliśmy taką profesjonalną firmę do realizacji właśnie webinarów. I takich, takich streamów. E, tutaj są właśnie takie zdjęcia z backstage'a, jak to, jak, to, jak to wygląda. Sami możecie sobie ocenić, e, jak zobaczycie to 50. wydanie, czy, czy, to, czy to było warto, czy nie było warto. Jakościowo, no, wygląda jakby zupełnie inaczej. W, widać, widać od razu różnicę. E, o, przy czym ta ekipa to cały dzień składała. No to troszkę tak, bo no Szymon mówi, że trochę było drogo. E, Trochę było, ale tak naprawdę to też dużo się nauczyliśmy, bo ja tam ich cały dzień podglądałem, bo oczywiście ja też występuję na tym na tym 50. odcinku jako szara eminencja. Dużo się też nauczyliśmy właśnie takiej realizacji i, i, i różnych ciekawych typów. No i, i, i tak, i oni to praktycznie cały dzień tam, tam składali, więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby, żeby nakręcić taką. Taką podweskę. Przy okazji zobaczyłem naszą bliźniaczą firmę. Nasze alter ego, gdyby Software House był jednak domem mediowym, to nazywałby się The Media House. I na tym zresztą 50. odcinku mój wspólnik Mateusz Kubiczek miał prezentację o historii uszanowanka. Specjalnie go zobaczyłem żeby nie powtarzać się, więc nie, nie, nie powtórzyłem wszystkiego, co tam jest. Między innymi możecie się tam dowiedzieć, skąd wzięła się nazwa Uszanowanku Programowanko. Jak ktoś chce więcej o historii, to e, zapraszam do, do zobaczenia Mateusza. E, a oprócz tego tym, tak sobie pomyślałem, e, Mateusz? Mateusz jest w domu. E, tak sobie pomyślałem, a to może uda mi się zebrać jakieś takie śmieszne momenty, tak zwane bloppers po, e, po, po angielsku. E, trochę, trochę ja powiem wam szczerze, że nie jestem do końca zadowolony, e, bo mało tego zebrałem. Myślałem, że zbiorę więcej, ale bym musiał zobaczyć naprawdę jakby tysiące godzin materiałów. E, e, ale, ale tak. to, to to, co może warto zaznaczyć, to jest tak. Po pierwsze, to, co my widzimy, to jest trochę co innego, co wy widzicie. Bo tak wygląda, teraz będzie incepcja, tak wygląda to, co ja widzę. To wynika z tego, że Zoom, mimo że jest w tym pakiecie webinarowym, bo mamy kupiony ten pakiet webinarowy, nie ma czegoś takiego jak backstage. Nie można sobie zejść ze sceny. Żeby zejść ze sceny, trzeba tak naprawdę wyłączyć mikrofon i wyłączyć kamerę. Ale my cały czas te osoby tu widzimy jako prelegenci i jest z tym związany z pewien stresik, bo jak się ktoś odmiutuje przez przypadek albo zapomni się zamiutować, to czasami różne, o właśnie, albo motyla noga, tak ktoś tam powie, to to, to, to rzeczywiście idzie, idzie od razu na antenę. Próbowałem coś takiego znaleźć, tylko problem jest taki, że, nasz, że nasi właśnie cudowni realizatorzy, jak, jak coś takiego występuje, to jednak to, co trafia na koniec w tej wersji online. Jest, jest, jest już jakby wycięte, są te pewne fragmenty, które, które właśnie są takimi pomyłkami, więc ich tam po prostu się nie doznaleźć. I już tych materiałów niestety nie mam. Ale to też dlatego zachęcam do uczestnictwa live w wydarzeniach, bo czasami może się zdarzyć coś interesującego, co jednak w nagraniu potem nie będzie. Druga sprawa to pożary. Kto był u nas w filmie, to pewno Pewno kojarzy, że, że właśnie na tym w tym budynku poczty, jako że on jest trochę stary i, i, i czasami e, e, jakieś tam synki się sypią, on, on, on czasem włącza alarm przeciwpożarowy. E, tak sobie, bez, bez powodu. E, I wtedy przyjeżdża taka cała brygada straży pożarnej. E, to się tutaj zdarza dosyć często, więc już tutaj z panami strażakami się dosyć dobrze znamy. Ale oczywiście czasami na podczas trwania uszanowanka, również taki alarm był, również można było sobie zrobić zdjęcie ze Strażakiem i zobaczyć potrójną brygadę Straży Pożarnej, która przyjechała e, gasić pocztę. E, myśleliśmy, że jak przejdziemy do online'a, no to przynajmniej tych pożarów nie będzie. Ale oczywiście nic z tego ponieważ y, okazało się, że alarm dalej jakby może zadziałać. Tutaj akurat y, posłuchajmy momentu, kiedy Marcin y, opowiadał o y, testach K6. Przejdźmy do live demo. Mam nadzieję, że ten alarm, który usłyszę us w tle, w niczym nam nie przeszkodzi. Będziemy mogli śmiało kontynuować, e, więc z góry prośba do podstawowych organizatorów, aby zweryfikować, czy to coś poważnego i nie okaże się, że zaraz tutaj spłonę. Tak, dzień ja nie wystał na stanowisku. Może, może by pani od BHP by nie pochwaliła tego zachowania. Tak, spoiler jest taki, jak Ania pisze, że w nie nie spłonął. Ale do końca siedział i niestety ten alarm wyć nie przestał. Polecam, polecam właśnie, ten, jak, jak chcecie zobaczyć, jak się, jak się opowiada. A powiem wam jeszcze, że to, co tutaj jest cicho, to wiecie, jak alarm wyje? On nie wyje tak cichutko. Ten mikrofon tego nie zbiera. Ale tutaj było bardzo, bardzo głośno. Ale Marcin dzielnie wytrzymał całą prezentację w tym alarmie. Jeszcze z takich moich personalnych wspominek, które pamiętam. To pamiętam najdłuższą prezentację w historii Uszanowanka. Wygłosił ją Michał Pipa. Też pozdrawiam, jeżeli słucha. Który tutaj właśnie pokazuje, jak duża będzie jego prezentacja. Prezentacja miała być na godzinę, więc i tak długo wyszło ponad dwie. Jak ktoś zna Pi Michała Pipe, to, to wie, że on bardzo fajnie opowiada, ma bardzo dużo dygresji, bardzo bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Zresztą miał prezentację o czasie, żeby było... Tak, ta o czasie w PHP, dokładnie Jarku. I on powiedział o czasie w PHP i właśnie zajęło mu to bardzo dużo czasu. Ta pizza, o której już wcześniej wspominałem, przyszła już dawno, dawno. Ja próbowałem ze sceny już trochę wyg wygnać właśnie Pi'pa, bo tak do niego często się mówi. I, i, i próbuję go, go, go tam usunąć, bo, bo, bo widzę, że ta pizza już, to już tam czeka. A ludzie nagle po prostu z tłumu mówią: hej, zostaw go, dobrze mówi. Pizza może poczekać. Więc no, miał bardzo długą prezentację. Tak naprawdę odbiór był bardzo dobry, skoro ludzie jakby woli tego posłuchać, niż zjeść pizzę, więc naprawdę szacun. Nie wszyscy tyle szczęścia mieli. Znalazłem trzech takich, nazwijmy to, pechowych prezenterów. To jest trochę inside joke, więc tego nie wszyscy zrozumieją, ale pewno u Was w firmie może być podobnie. U nas jest taki zwyczaj, że jak ktoś nie zablokuje swojego komputera, to się mu gdzieś tam wpisuje: lubię placki. Taki jest zwyczaj, albo się mu to tam wpisuje na Slacku, albo na tepecie. No więc tutaj Rafał Kucharski zostawił laptopa. Zaraz przed prezentacją, i ktoś mu szybko na slajdzie jeszcze zmienił na lubie placki, a do tego jeszcze słyszałem, że potem mu mikrofon padł. Więc w konkurencji na najbardziej pechowego prelegenta prawdopodobnie wygrywa Rafał, chociaż na drugim kandydatem do tego tytułu jest Tomek, który pokazywał nam preskę o IoT i bardzo fajnie to sobie przygotował, właśnie, bo, bo przygotował i czajnik, i ekspres do kawy, i światła. Tylko coś mu tam w tym programie nie wyszło i podobno gorąca para z tego czennika mu, mu buchnęła prosto w twarz. Więc widzicie, czasami software źle zrobiony może szkodzić. Trzecim kandydatem jest Adam któremu podobno coś nie zadziałało w presce. Próbowałem to znaleźć. Nie wiem, czy chodzi o ten artefakt tej po lewej stronie, czy coś więcej. Ale w każdym razie nie dało się tej preski podobno oglądać, a Adam zamknął się tutaj w pomieszczeniu i nie dało się do niego w żaden sposób dobić. Wyłączył sobie wszystko i właściwie połowę preski podobno nie dało się, nie, nie dało się oglądać, ponieważ Adam się za bardzo wkręcił. To tyle rzeczy, które znalazłem. Na koniec kilka podziękowań. Tak już dziękowaliśmy. Chciałem właściwie wszystkim podziękować wszystkim prelegentom, ich było bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo różnych tematów. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za, za udział, bo wiem, że to jest masa roboty z przygotowaniem, z próbami i tak dalej. Chciałem też podziękować wszystkim takim głównym naszym prowadzącym. Najpierw prowadzącym był Mateusz Kubiczek, mój wspólnik tutaj właśnie na scenie. Obok też Marcin Gajda, który bardzo dużo też się udzielał w tej offlineowej wersji oszanowanka. Potem trochę pałeczkę przejął Adam Polak, którego też możecie kojarzyć I to, i to on prowadził to przez jakiś czas. Też wielkie dzięki. Potem nasza niezastąpiona Ania, która, która właśnie najbardziej się udzielała w tej wersji online. No i na koniec też właśnie Tomek, który który, który już tutaj dzisiaj do was macha, który, który siedzi właśnie tutaj za kulisami tego wszystkiego i to, i to wszystko ogarnia. No i ode mnie też, uszanowanko, dla was wszystkich. Zamykamy na razie tą, tą instytucję. Zapraszam do naszych innych kontentów. Jeszcze miałem taki roboczy slajd, bo wiedziałem, że ktoś się spyta, czy nie wracamy do. Do, do tych wydarzeń offline'owych. My właściwie staliśmy się taką firmą zdalną. I, i trochę ciężko by było powrócić do, 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 tych, do tych wydarzeń. Chyba zostawimy pole dla, dla nowych inicjatyw, a sami właśnie zejdziemy ze sceny niepokonani. Alicja, I... wpadłabyś tak do, na wydarzenie w, w Liwicach, tak jutro na przykład? <głos》> Tak. Tak, tak, tak. My to cóż, mieliśmy, że ze właśnie, mieliśmy z Anią jakby wcześniej walkę. o To kto powie, kto powie, że, że trzeba ze sceny zejść niepokonanym. Wyszło, że ja w nierównej walce ja powiedziałem, ale możesz zanucić Anię, jak chcesz. Trzeba wiedzieć kiedy? Ze sceny zejść. Boże, marzyłam o tym, żeby zaśpiewać na Uszanowanku. Nie wiem, że to się wydarzyło. To trzeba ale sam zimno. poprosiłeś. Dobrze, dobrze. Dzięki Marek za te wspomnienia, ja też dziękuję, że miałam okazję poprowadzić tutaj to, to wydarzenie kilka razy. Lubię to, więc dziękuję za zaufanie. No i Wam wszystkim też dziękuję za obecność i tym, którzy wysłuchają nas później z opóźnieniem. To, to była przyjemność przygotowywać te wydarzenia dla Was. Mam nadzieję, że Wy również wyciągnęliście z nich jak najwięcej dla siebie korzyści. Dziękujemy i żegnamy. Dziękujemy. Cześć.